Rozdział czwarty Rocho w luku się zwolna drogą nad stawem, raz, że wiatr tak w niego siepał iż ledwie się na nogach utrzymał, a po drugie, jako strapiony był wielce tym wszystkim, co się we wsi działo. To jeno raz po raz wznosił rozpalone oczy na chałupy, przemyśliwał ważnie i wzdychał żałośnie. Tak źle się bowiem działo w lipcach, że już zgoła gorzej nie mogło. Zaś nie to było najgorsze, że nie jeden głodem przymierał, że choroby się krzewiły, że się kłócili barze i za brali, że nawet śmierć wybierała swoje gęściej niżli po inne roki. Tak, Usienko było i łoni, i drzewiej, do tego się już był naród we zwyczaju, rozumiejąc dobrze, jako inaczej być nie będzie. Złe i o wiele gorsze było całkiem co inszego. Oto, że ziemia stojała odłogiem, bo nie miał w niej kto robić. Zwiesna już szła całym światem wraz z tym ptactwem ciągnącym do łońskich gniazd. Na wyżnich miejscach odsychały role, wody opadały i ziemia się prawie prosiła o pługi, o nawozy i o to ziarno święte. A któż miał iść w pole? Kiedy wszystkie robotne ręce były w kreminale? przecież prawie same kobiety ostały we wsi. A nie ich to mocni głowa Poredzić wszystkiemu. A tu na niejedno przychodziła pora rodów, jak to nazwieszne zwyczajnie. A tu krowy się cieliły, drób się ląku, maciory się prosiły. W ogródkach też czas był zasiewać i wysadki sadzić. Ziemniaki trzeba było przebierać z dołów przed sadzeniem, wodę z pól spuszczać, gnoj wybierać i wywozić. To choć uróbku lasy po łokcie, a bez chłopa nie wydolisz. A tu jeszcze trzeba obrządzać inwentarz, żnąć sieczkę, poić, drwa, rąbać, lebo i z lasu wieść, a tylach na inszej codziennej roboty, choćby na ten przykład z dzieciskami, których było wszędzie maku, że Jezus. Gnatów już nie czuły, krzyże im drętwiały na odwieczerzy sutrudzenia, a i połowy nie było zrobione. Bo kaj to jeszcze te ze wszystkich najpierwsze polne roboty, Na ziemia czekała. Wygrzewało ją młode słońce, suszyły wiatry, przejmowały na wskroś te ciepłe i płodne deszcze, stężały owe mgliste i nagrzane noce zwiesnowe, że trawy już puszczały zieloną szczotką, o ziminy podnosiły się w chyżym roście, skowronki przedzwaniały nad zagonami, boćki brodziły po łęgach, Kwiaty też, kaj i i buchały z moczarów ku niebu połyskliwemu, ku niebu, co się co dnia niby ta płachta jasna i obtulna podnosiła coraz wyżej, że już coraz dalej sięgały tęskliwe oczy, aż po owe wręby wsi i borów niedojrzanych w zimowych mrokach. Cały świat przecykał z martwego śpiku i prężył się, a przystrajał do zwiesnowych godów wesela i radości. Zaś wszędy po sąsiedztwach ka jeno okiem dosięgnąć robili tak pilno, że całe dni deszcz był czy pogoda rozlegały się wesołe przyśpiewy i kłukania. Po polach błyskały pługi, ruchali się ludzie, konie rżały i wozy turkotały wesoło, a jeno lipieckie role stały puste, ciche, zgoła obumarłe, jako ten cmentarz żałosny. A na dobitkę jeszcze te ciężkie strapienia o uwięzionych. Mało jeśli co dnia nie ciągnęło do miasta po kilkoro ludzi z węzełkami, a i z tym płonnym skamłaniem bych wypuścili niewinowatych. Ale będzie tak, kto miał miłosierdzie nad pokrzywdzonym narodem, jeśli on sam sobie sprawiedliwości nie wydrze. Źle się działo. Tak źle, że nawet obce ludzie z drugich wsi zaczęli już miarkować, jako krzywda lipiec jest krzywdą wszystkiego narodu chłopskiego. Jakże jeno małpa małpie zajdy szarpie, a człowiek za człowiekiem powinien trzymać, bych jemu na taki sam koniec nie przyszło. Więc i nie dziwota, jako drugie wsie, choć ta przudzi koty darły z lipcami o granice i różne szkody sąsiedzkie albo i z czystej zazdrości, że to lipczaki wynosiły się hardo nad wszystkie, a wieś swoją uważały za najpierwszą. Teraz poniechali sporów, otrząchając siebie zawziętość, bo często chłop jakiś z rudek, to z wulki, to z dębicy, a nawet i z rzepeckiej szlachty niejeden przebierał się do lipiec na kryjome przewiady. Zaś w niedzielę po sumie, albo jak wczoraj przy zjeździe do spowiedzi, rozpytywali się pilnie o uwięzionych. Srożąc przy tym twarze siarczyście klnąc, a zarówno z lipieckimi pięście zaciskając na krzywdzicieli i wielce się litując nad dolą pokrzywdzonego narodu. Właśnie był teraz nad tym rochom medytował, postanawiając zarazem jakieś przedsięwzięcie ważne, gdyż jeszcze barzej zwolnił kroku, często przystawał, chroniąc się od wiatru za grubsze drzewa, jakby nic dokoła nie widzący, we świat poglądał daleki a widnie się jakoś zrobiło i cieplej. Jeno ten uprzykrzony wiatr wzmagał się z godziny na godzinę, że jeden szum niósł się całym światem. I już co cieńsze drzewiny pokładały się z jękiem, trzepiąc gałęziami po stawie. Snopki ano wyrywał z dachów i co kruchsze gałęzie odzierał, a wiał już teraz górą i z taką mocą, że wszystko się ruchało. I sady, i płoty, i chałupy... I pojedyncze drzewa, aż się zdało, jako z nimi w jedną stronę lecą. A nawet to blade słońce, co się spoza rozwalonych chmur wysupłało, wydało się również uciekającym po niebie, zawlekanym kiedy piaskami rozwianymi, zaś nad kościołem jakieś stado ptaków z rozczapieżonymi skrzydłami, nie mogąc się uporać z pędem, dały się nieść wichurze i ze strachliwym krzykiem rozbijały się o wieże i rozchwiane drzewa. Ale wiatr choć był przykry i nieco szkodliwy, silnie też przesuszał rolę, bo już od rana galanto zbielały zagony, a drogi ociekały z wody. Rocho długo stojał w medytacji onej, o Bożym świecie zapomniawszy, aż poruszył się nagła, doszły go bowiem z wichurą jakieś swarliwe głosy. Rozejrzał się bystro. Po drugiej stronie stawu przed sołtysową chałupą w opłotkach czerwieniła się kupa kobiet z jakimiś ludźmi w pośrodku. Pośpieszył tam z ciekawością, co by się stało nie wiedząc. Ale dojrzawszy z dala strażników, zwój tam skręcił w najbliższe opłotki, a stamtąd jął się ostrożnie przebierać sadami ku gromadzie. Nie lubił jakoś leść w oczy urzędom. Gwar zaś był coraz wrzaskliwszy. Kobiet wciąż przybywało, dzieci też całą hurmą zbiegały się ze wszystkich stron, cisnąć się do starszych, a poszturchując między sobą, aż ciasno się uczyniło w opłotkach i wywalili się na drogę, nie bacząc na błoto i na rozkolebane drzewa, siekące gałęziami. Ja zgotali coś ich wspólnie, to jakieś osobne głosy się wydzierały, ale co by nie mógł wymiarkować, bo wiatr porywał słowa. Dojrzał jeno przez drzewa, że płoszkowa rej wiodła. Gruba, spaśna, z rozczerwienioną gębą wykrzykiwała cosik najgłośniej. I tak zajadle podjeżdżała pięściami podwójtowy wójtowy nos, że się ten cofał. A reszta przytwierdzała jej wrzaskiem, kiedy to stado indorów rozwścieczonych. Kobusowa zaś uwijała się po bokach, próżno chcąc się przedrzeć do strażników, nad którymi co chwila trzęsły się zaciśnięte pięście, a gdzie gdzie już i kij, albo utytłana mietlica? Wojt coś ich tłumaczył, drapiąc się frasobliwie po głowie, a powstrzymując na sobie babski napór, że strażnicy wysunęli się ostrożnie z kupy nad staw i poszli ku młynowi. Wojt ruszył za nimi, odszczekując się niekiedy, a grożąc chłopakom, bo zaczęli frygać za nim błotem. Czego chcieli? pytał Rocho, wchodząc między kobiety. Czego? Aby wieś dała dwadzieścia wozów i ludzi do Szarwarku, by w ten mik jechali naprawiać drogę w lesie, objaśniała go Płoszkowa. Jakiś większy urząd ma przejeżdżać tamtędy i bez to przykazują zawozić wyrwy. Powiedzieli im, że wozów nikoni nie damy. Któż to pojedzie? Niechaj pierwej puszczą naszych chłopów, to im drogę narzędzą. Dziedzica by zaprzęgły, same by się wzięły do roboty, a nie penetrowały po chałupach. Ścierwy, ukrzywdziciele, wołała jedna przez drugą, a coraz głośniej. Jeno, dojrzałam strażników, zaraz mnie coś ich niedobrego tknęło. Przeciek z wójtem od rana naradzały się w karczmie. Nachlały się go żałki i dalejże chodzić po chałupach, a ludzi pędzić do roboty. Wójt dobrze wie, powinien był w urzędzie przełożyć, jak jest w lipcach, ozwał się Rocho, próżno chcąc przekrzyczeć wzburzone głosy. Ale dobrze on z nimi trzyma i pierwszy na wszystko naprowadza. A oto jeno stoi, z czego ma profit, zakrzyczały znowu. Namawiał, aby dać tamtym po mędlu jajek z chałupy, albo po kurze, to poniechają i drugie wsie do szarwarku wygonią. Tych kamieni bym dała, kijaszkiem przyłożyła. Cichocie kobiety, by was nie skarali za ubliżenie urzędowi. Niech każą, niech wezmą do kozy. Do oczu stanę choćby największemu urzędowi i wypowiem wszystko, w jakim to ukrzywdzeniu żyjemy. Wójta bym się bojała figura zapowietrzona a tyle mi znaczy co ta kukła do strachania wrubli nie pamięta o tym że chłopy go wybrały to i one mogą z tego urzędu zesadzić wrzeszczała płoszkowa karać by jeszcze mieli a nie płacim to podatków nie dajem chłopaków w rekruty nie robim co ino każą mało im jeszcze że nam chłopów pobrali a niech się zjawią. Wnet jakaś bieda pada na kogoś. Psami jano we żniwa w polu strzelili. Mnie zaś do sądu podali, że się sadze zapaliły. A mnie to nie, żem to łoni lę szyła za stodołą. A jak to sprawy kul basiaka, że kamieniem na nich puścił. Krzyczały wspólnie, ciżbiąc się do rocha, aż uszy zatykał od wrzasku. Adyć przyciszcie się! Gadaniem nic nie porędzi, cichocie wołał. To idźcie do wójta i przedstawcie albo wszystkie tam pociągnię z zmietłami. Darła się za wzięcie Kobusowa. Pójdę i no już się rozejdźcie. Przecież tyle roboty ma każda w chałupie. Już ja przedstawię dobrze, prosił gorąco, bojąc się powrotu strażników, że zaś w tę porę przedzwonili południe na kościele. To się zaczęły zwolna rozchodzić, rajcując głośno i przystając przed chałupami. Rocho zaś prędko wszedł do sołtysowego domu, gdzie był teraz mieszkał. Nauczał bowiem dzieci w pustej izbie sikorów, na drugim końcu wsi za karczmą. Sołtysa nie było doma. Podatki powiózł do powiatu. Opowiedziała mu zaraz Sochowa spokojnie, po porządku jak było. Bych jeno z tych wrzasków... Nie wyszło co złego, zauważyła w końcu. Wójtowa wina. Strażniki robią, co im przykazali. On zaś wie, jako we wsi ostały same prawie kobiety, że w polu nie ma kto robić. A nie dopiero na szarwarki jeździć. Pójdę do niego, niech załagodzi sprawę, by sztrafów nie kazali płacić. No to wszystko patrzy, jakby się na lipcach mściły za las. Powiedziała, któż by, dziedzic, mój ściewy, a cóż on ma do urzędów. zawsze pan z panem łackiem się zmówi, w przyjacielstwie żyją, a mścić się na lipcach zapowiadał. Boże, że to i dnia spokojnego nie ma, cięgiem coś nowego. Bych gorsze już nie przyszło, westchnęła składając ręce jak do pacierza. Zleciały się jej sroki, a pyskowały, że niech Bóg broni. Jakże ten się drapie, kogo swędzi? Wrzaskiem nie poradzi. Jeno nową biedę można sprowadzić. Rozdrażniony był i zestrachany, by znowu na wieść co złego nie padło. Wracacie to do dzieci. Podniósł się był zławy. Rozpuściłem swoją szkołę święta. A po drugie, że muszą w chałupach pomagać tyle wszędzie roboty. Była rano za najemnikami na woli. Po trzy złote obiecywałam od orki. Jeść bym dała i ni jednego nie namówiłam. Każden swoje przudzi odrabia, gdzie mu to dbać o kogo. obiecują przyjść za niedzielę albo i dwie. Jezu, że to człowiek ma ino te dwie i słabe ręce, westchnął ciężko. Pomagacie wy i tak narodowi, pomagacie. Kiejby nie wasz rozum i to serce dobre, to już nie wiada, co by się z nami wszystkimi stało. Bym to mógł co chcę. nie byłoby biedy na świecie, nie. Rozwiódł ręce w onej niemocy ciężkiej i wyszedł śpiesznie do wójta. Jeno, że tam nierychło doszedł wstępując po chałupach. Wieś się już uspokoiła nieco. Jeszcze tam kaź w niepoktórych opłotkach pyskowały co najzawziętsze, ale większość rozeszła się szykować warze obiednią, a po drogach jeno wiatr hulał jak przudzi drzewinami miotał. Ale wnetki po przypołudniu, mimo wichury uprzykszonej, zaroiło się wszędzie od ludzi że w obejściach po ogrodach przed chałupami, w sieniach i izbach zawrzało kiej w ulach od roboty i nieustających jazgotów babich. Bądź to przeciechino same kobiety się zwijały, a dziewczyniska zaś trafił się chłopak to jeszcze taki z koszulą w zębach, a najwyżej do pasionki przydatny, gdyż co starsze wraz z ojcami siedziały. Zwijali się żwawo, jeszcze popędzając do pośpiechu, że to wczoraj z powodu zjazdu księży, do spowiedzi, Dziadowskie świątko se zrobili przesiadując prawie dzień cały w kościele, a dzisiaj znowu zabałamucili przez strażników. A tu i święta nadchodziły. Wielki wtorek już był na karku, to ci roboty przybyło i różnych turbacji nie mało. To kiele chałup trza było porządki czynić, to dzieci oprzyć siebie też dziepko obrządzić, do młyna wieść o święconym pomyśleć. I tyle jeszcze inszych różności, że już w każdej chałupie głowiły się ciężko gospodynie, jak tu wszystkiemu zaradzić. A przepatrywały pilnie komory, co by karczmarzowi przedać, albo do miasta wywieźć na ten grosz potrzebny. Nawet już kilka kobiet pojechało zaraz po obiedzie, wioząc cosik pod słomą na przedanie. By tam, gdzie drzewo nie przywaliło... Ostrzegał rocho gulbasową, przejeżdżającą właśnie taką mizerną koniną, że ledwie szła pod wiatr. I skręcił zaraz do jej chałupy, dojrzawszy, że dziewczyny, wylepiające szpary, nie mogą sięgnąć nad okna. Pomógł im w tym i jeszcze wapno w szaflu rozrobił do bielenia ścian i galanty pędzel wyrychtował ze słomy. I polazł dalej. U wachników gnój wywoziły na pobliskie pole. Ale tak sprawnie im to szło, że połowa wytrząchała się z desek po drodze, a dziełchy we dwie konia za uzde ciągnęły, bo słuchać pono nie chciał. Wszedł tam rocho, gnój na wozie oklepał, jak się należało, i konia batem złoił już ciągnął posłusznie jak jej dziecko. U balcerków znowu. Marysia, ta co po jagnie borynowej za najgładszą była we wsi, uważana siała groch tuż za płotem w czarną i silnie znawożoną ziemię, jeno że się ruchała kiej mucha w smole, okręcona na głowie w chustkę i w ojcowej kapocie do ziemi, by jej kiecki nie rozwiewało. Nie śpiesz się tak, jeszcze wydolisz, zaśmiał się, wchodząc na zagon. Jakże. Kto groch sieje w wielki wtorek, za garniec bierze worek, odkrzyknęła. Nim dosiejesz, już ci pierwszy wzejdzie, ale za gęsto, Maryś, za gęsto, niechby wyrósł to zwieje się w kołtunej i położy. Pokazywał jak siać z wiatrem, bo głupia nie zmiarkowała się, siejąc jak popadło. A wawrzon socha mi powiedział jakoś do wszystkiego sposobna. Rzekł od niechcenia idąc w podle bruzdą pełną błota. Mówiliście to z nim? wykrzyknęła, przystając nagle, by tchu złapać. Zczerwieniła się strasznie, ale bojała pytać. Rocho się jeno uśmiechnął, ale odchodząc powiedział: We święta mu powiem, jak się to silnie przypinasz do roboty. Zasił płoszków stryjecznych Stacha, dwóch chłopaków podorywało tuż przy drodze kartoflisko. Jeden poganiał, drugi niby to orał, a skrzaty były oba, ledwie nosem ogona końskiego sięgające i przez żadnej mocy. To już ci, że pług im chodził, kiej chłop napity, a końco trochę do stajni zawracał. Prały go też wciąż na spółkę i kleły, swarząc się między sobą. — Poredzim, rochu, poredzim! I no bez tej ścierwy kamienie pług wyskakuje, a i była ciągnie do źróbka. Tłumaczył się z płaczem starszy, kiej mu rocho odebrał pług i rznął skibę założoną, przyuczając zarazem trzymania kobyły. Teraz to już całe stajnie pod do nocki, wykrzykiwał zuchowato, to rozglądając się strachliwie, czy kto nie dojrzał rochowej pomocy. A gdy stary poszedł, przysiadł wnet na pługu od wiatru, jak to ojciec robili, i zakurzył papierosa a Rocho szedł dalej po chałupach, miarkując, gdzie może być w czym pomocny. Przyciszał kłótnie, spory łagodził, doredzał, a gdzie było potrzeba i w robocie choćby najcięższej pomagał, bo jak u kłębów drewna rąbał, widząc, że kłębowa nie mogła poradzić sękatemu pniakowi, a paczesiowej wody przyniósł ze stawu, gdzie znowu rozswawolone dzieci do posłuchu napędzał. A zauważył, że się kaj zbytnio smucą i wyrzekają. Żarty stroi ucieszne i te prześmiechy. Z dziełchami też rato Pan nowych sprawach radził i chłopaków wspominał. Z kobietami pogadywał o dzieciach, o kłopotach, o sąsiadkach i o tym wszystkim, w czym jeno babi gatunek pociechę najduje, Byle jeno naród ku lepszym myślom doprowadzić. A że człowiek był mądry, pobożny, we świecie niemało bywały, dowiedział zaraz z pierwszego spojrzenia, co rzec i komu. Jaką przypowiastką wyrwać duszę smutkowi, komu był potrzebny śmiech, komu wspólny pacierz, albo to twarde, mądre słowo lub i pogroza. Taki zaś dobry był i społecznie czujący, że choć i nieproszony, i niejedną nockę przesiedział przy chorych, krzepiąc swoją dobrością nieboraków, że go już nawet więcej uważali niżli dobrodzieja. Aż w końcu to się już narodowi począł widzieć jako ten świątek pański, po zagrodach roznoszący Boże zmiłowania a pociechy. Ale mógł to zaradzić biedzie wszystkiej, mógł to przeprzeć dole i przekarmić głodne, uzdrowić chore albo wystarczyć swoimi zabrakujące ręce. Nad moc jednego człowieka się trudził, pomagając i broniąc narodu. Jenożela dla wszystkie wsi było to jedną okruszyną, tym, jakoby kto w spiekocie wargi spragnione rosą odwilżał, pić nie podając. Jakże. Wieś przecież była ogromna. samych chałup stojało ponad pięćdziesiąt i ziemi do obróbki leżał szmat wielgachny, i lewentarza do obrządków, a i gąb do przeżywienia czekało co niemiara. A zaś to wszystko od czasu wzięcia chłopów trzymało się więcej boską opatrznością niż ludzkimi zabiegami, więc i nie dziwota, że z dniem każdym więcej się mnożyło bied, potrzeb, skłamań i turbacji. Trochę dobrze to wszystko czuł i wiedział, ale dopiero dzisiaj... Chodząc od chałupy do chałupy, dojrzał jaki to upadek, wszędzie się wkrada. Mało bowiem, że pola leżały odłogiem, że nikt nie orał, nie siał, nie sadził, boć co tam w roli paprali za dziecińską zabawę starczało, ale już ruiny i opuszczenie widać było na każdym kroku. Płoty siano waliły miejscami, gdzieś zaś przez odarte dachy krokwie i łaty wyłaziły, to oberwane wrótnie zwisały kiej przetrącone skrzydła, trzepiąc o ściany, a nie jedna chałupa się wypinała, daremnie prosząc podpory. A wszędy wody gniły pod chałupami. błoto po kolana i nieporządki pod ścianami, że przejść było niełacno. A na każdym kroku taka marnacyja że aż za serce ściskało. To często krowy porykiwały z głodu i konie prosto w gnój obrastały, bo nie było komu oczyścić. I tak się działo ze wszystkim, że nawet cielaki utytłane w błocie, jakiej świnie łaziły samopas po drogach. Statki gospodarskie niszczały na deszczu, pługi rdza zjadała, w półkoszkach wylegiwały maciory, a co się zaś pochyliło, co oberwało, co nadłamane padło – już tak ostać, ostawało, bo któż to miał co podjąć? Któż naprawić, kto złemu zaradzić i gorszemu zapobiec? Kobiety. Ależ tym chudzinom ledwie już i sił, i czasu starczyło na to, co najpilniejsze. Nie jakby chłopy wróciły, a w mig byłoby inaczej. Czekali też na ich powrót, jak na zmiłowanie pańskie. Czekali z dnia na dzień, krzepiąc się tą nadzieją. Ale chłopy nie powracali i sposobu było się dowiedzieć, kiedy ich wypuszczą. Więc tymczasowie jeno zły miał uciechę i profit z tej marnacji narodu, z tych kłyźnień, swarów, abitek, z tego umęczenia serc w biedzie a żałościach. Już siwy zmierzch zasiewał świadki i rocho wyszedł z ostatniej za kościołem chałupy, od gołębiów i powlókł się do wójta na drugi koniec wsi wiatr wciąż churkotał ciskając się coraz bardziej a tak miecąc drzewinami że nie było przespiecznie iść bo raz po raz leciały na drogę odłamane gałęzie stary też zgarbiony przemykał pod samymi płotami ledwie widny w tej dziwnej szarości zmierzchu kiedy ze starego na proch szkła uczynionego jeśli do wójta idziecie, we młynie pono. W chałupie go nie ma. Jagustynka zjawiła się przed nim niespodziewanie. Zawrócił ku młynowi bez słowa. Nie cierpiał bowiem tego pleciucha. Dopędziła go wnet i drepcąc po bok, zaszeptała prawie w same uszy. Zajrzyjcie do moich pryczków, albo i do Filipki. Zajrzyjcie. Bym co pomógł, to zajrzę – tak skamlały, abyście do niej zajrzeli. Przyjdźcie! Gorąco prosiła. Dobrze. Jeno, przudzi muszę z wójtem pomówić. Bóg zapłać. Pocałowała go w rękę roztrzęsionymi wargami. A wam co? Zdumiał się, bo zawsze byli z sobą jakby we wojnie. Co by zaś? Jeno. Na każdego przychodzi taki czas, że jako ten pies zgoniony, a bezpański, radkiego, poczciwa ręka pogłaszcze. Szepnęła łzawo, ale nim nalazł dla niej to dobre słowo, odeszła śpiesznie. A on i we młynie wójta nie nalazł. Ze strażnikami pono do miasta pojechał, powiedział młynarczyk, zapraszając na odpocznienie do swojej izdebki, gdzie już dosyć siedziało lipieckich bab i chłopów z drugich wsi, Oczekujących na swoją kolej mielenia. Byłby tam rocho chętnie posiedział dłużej, ale tereska żołnierka, siedząca z inszymi, przysiadła wnet do niego i jeła nieśmiała cichuśko wypytywać o Mateusza Gołębia. Byliście u chłopów, toście jego musieli widzieć, a zdrowy, a dobrej myśli, a, a kiej go puszczą, przycierała w oczy mu nie spoglądając. – A jak się ma wasz we wojsku? Zdrowy? Rychło wraca? – spytał w końcu, również cicho uderzając ją srogimi oczyma. Zczerwieniła się i uciekła za młyn. Pokiwał głową nad jej zaślepieniem i poszedł, chcąc coś ich przełożyć, a starzec przed grzechem, ale na młynicy, choć się paliły lampki w tym roztrzęsionym kurzu mącznym i mroku, nie mógł jej odnaleźć. Schowała się przed nim. zaś tak turkotał, wody z takim krzykiem nieustannym waliły na koła, wiatr kiedy tymi największymi worami rypał raz po raz we ściany i dachy, że wszystko było w takim dygocie i roztrzęsieniu, jakby leda mgnienie rozlecieć się miało. Aż rochodał, dał spokój szukaniu i zaraz poszedł do tych nieboraczek. Tymczasem noc się już stała zupełna. Skroś rozkolebanych drzew trzęsły się gdzie gdzieniegdzie zapalone światła, jako te ślepia wilcze, ale na świecie było dziwnie jasno, że dojrzał chałupy pokryte w sadach, a nawet pól mogły sięgnąć oczy, niebo zaś wisiało wysokie i ciemne, granatowe, prawie czyste, bo inokaj śnieka, jakby śniegiem przypruszone. I gwiazdy się coraz rzęsiściej wysypywały. Tylko wiatr nie ścichał, a naprzeciw mocy jeszczech nabierał większe i całym światem już się przewalał. I wiał tak bez mała całą noc, że mało kto poradził oczy zmrużyć choćby na pacierz, gdyż chałupy srodze przewiewał, drzewa chlastały po ścianach i szyby gnietły, a tak we ściany rypał i tłukł kiby tymi barami, iż myśleli nieraz co całą wieś wyrwie i po świecie roztrzęsie. Uspokoiło się dopiero nad ranem, ale ino co kokoty przepiały na świtanie i pomordowany naród zasnął, grzmoty jeły huczeć i przewalać się nad światem. A łyskawice zamigotały krwawymi postronkami, potem zaś deszcz spadł ulewny. Nawet powiadali, że pioruny gdzieś ich biły nad borami. Ale dobrym już rankiem całkiem się uspokoiło. Deszcz przystał i ciepło prosto buchało z pula, ptaki jeły świergotać radośnie. A choć słońce się nie pokazało, jednak miejscami rozrywały się niskie, białawe chmury i niebo galanto modrzało. Mówili, że na pogodę idzie. Zaś we wsi lament powstał i krzyki, bo się pokazało tyle szkód po wichurze, że i nie zliczyć. Na drogach leżały pokotem połamane drzewa. Kawały dachów, płoty, iż nie można było przejechać. U płoszków zwaliło chlewy i wszystkie gęsi przygnietło. I tak w każdej chałupie pokazała się jakaś szkoda, że wszystkie opłotki zaroiły się kobietami, a biadania i płacze sypały się jako ten deszcz rzęsisty. Właśnie i Hanka wyszła na świat, by obejrzeć gospodarstwo i sprawdzić szkody, gdy na podwórze wpadła się korzyna. A to, nie wiecie, Stachom rozwaliło chałupę, cud boski, że ich nie pozabijało, wrzeszczała już z daleka. Jezus, Maria, zmartwiała z przerażenia. Przyleciałam po was, bo oni tam prosto przez rozumu płaczą i no. Hanka, chwyciwszy jedno zapaskę na głowę, w dyrdy pobiegła. Ludzie zaś, rychło zwiedziawszy się o nieszczęściu, gęsto ciągnęli za nią. Jakoż prawda się okazała. Z chałupy stachowej zostały tylko ściany, inobarze jeszcze pogięte i w ziemię wbite. Dachu nie było całkiem, tyle co jakieś nadłamane krokwie chwiały się nad szczytem. Komin też się zwalił, że ostał z niego niewielki osztych, kiedy ten ząb wypruchniały sterczący. Ziemie dookoła zaścielały potargane snopki, a rupiecie potrzaskane. Weronka zaś siedziała pod ścianą na kupie zwalonych rzeczy i ogarniając rękoma rozpłakane dzieci, ryczała w głos. Przypadła do niej Hanka. Ludzie też kołem otoczyli, pocieszając, ale nie słyszała nic i nie widziała, zanosząc się coraz cięższym szlochem. O sieroty, my biedne, sieroty nieszczęśliwe. Jęczała boleśnie, że nie jednej łzy się puszczały z żalu. I gdzie się podzieje mnie Kaj głowy przytulim, kaj pójdziem? Krzyczała bez pamięci, przytulając dzieci. A stary bylica, skurczony i siny kiej trup, obchodził wciąż rumowiska i kury zaganiał do kupy. To krowie uwiązanej do trześni kłak siana podrzucał albo przykucał pod ścianą. Gwizdał na psa i patrzał na ludzikiej ten głupi. Myśleli, że rozum do cna stracił. Naraz poruszyli się wszyscy, rozstępując, a chyląc pokornie do ziemi, bo proboszcz Ano nadszedł niespodziewanie. Ambroży dopiero co powiedział mi o tym nieszczęściu, gdzież Stachowa? Odsłonili ją, w bok się odsuwając, ale ona nic nie dojrzała przez płacz. Weronka, dyć sam dobrodziej przyszli! szepnęła jej hanka. Zerwała się wtedy, a spostrzegłszy księdza przed sobą, rymnęła mu do nóg, wybuchając płaczem jeszcze jękliwszym i barzej zawodzącym. Uspokójcie się, nie płaczcie. Cóż poradzić? Wola Boża, no. Mówię, wola Boża powtórzył, ale. Tak wzruszony, że sam ukradkiem łzy ocierał. Na żebry przyjdzie na iść, na żebry w cały świat. No nie krzyczcie, dobrzy ludzie nie pozwolą wam zginąć i Pan Bóg was w czym innym zapomoże. Nie potłukło was, co? Bóg jeszcze łaskaw. Cud się stał prawdziwy. Mogło co do jednego wydusić, jak te gąski płoszkowej, że i żywa noga mogła nie wyjść, powiadały jedna przez drugą. A w inwentarzu macie jaką stratę, co? W inwentarzu, mówię. Bóg jakoś ustrzegł. W sieni było wszystko, a ona w całości ostała. Ksiądz zażywał tabakę, rozglądając łzawymi oczyma tę kupę rumowisk, która jeno ostała z chałupy, boć dach się zwalił do cna i razem z sufitem runął do środka, że przez wygniecione szyby widać było tylko kupy połamanego drzewa i przegniłej słomy z poszycia. Macie szczęście, bo mogło wszystkich przygnieść. No, no. A niechby przygniotło. Jakby nas wszystkich zabiło, to już bym na ten upadek nie patrzała. To już bym tego biedowania i marnacji nie dożyła. O Jezu, mój Jezu, bez niczego stałam z tymi sierotami. A kaj się teraz podzieje, co pocznę? Zaryczała znowu, drąc się za włosy rozpacznie. Ksiądz rozłożył bezradnie ręce, przestępując z nogi na nogę. Słuszej będzie, szepnęła któraś nieśmiało podsuwając mu kawał deski, bo w błocie po kostki stojał. Przestąpił na nią i zażywając tabaki, rozmyślał, co by tu powiedzieć na pocieszenie. Hanka zajęła się gorliwie siostrą i ojcem, a reszta biła się przy dobrodzieju, wlepiając w niego oczy. Ze wsi nadchodziło coraz więcej kobiet i dzieci że błocko chlupało pod trepami, a przyciszone, trwożliwe głosy poszemrywały w zwiększającej się kupie. To płacz dzieciński albo weronczyne, słabnące już szlochanie, zaś na twarzach ledwie widnych spod nasuniętych na czoło zapasek żal się taju i leżała troska chmurna, jako to niebo wiszące nad głowami, a nie po jednym policzku łzy skapywały gorące ale w sobie byli wszyscy spokojni, z poddaniem się znosząc ten dopust Boże. Jakże, gdyby tak kużden człowiek jeszcze cudze biedy brał w serce, to bych mu na swoje mocy nie starczyło, a przy tym odrobi to, kiej się już złe stanie zapobieży. Ksiądz naraz przystanął do Weronki i rzekł – a najpierw to Panu Bogu powinniście podziękować za ocalenie. Juści, prawda i choćby prosię, przeda a na za zaniesę. Nie potrzeba. Schowajcie pieniądze na pilniejsze potrzeby. Ja i tak zaraz po świętach msze odprawię na waszą intencję. Ucałowała mu gorąco ręce i za nogi obłapiła w serdecznym dziękczynieniu za dobrość i miłosierdzie. On zaś przeżegnał ją błogosławiący i za głowę ścisnął, a dzieci tulące mu się z piskiem do kolan przytulił poczciwiej i ten najlepszy ojciec popieszczał. – Tylko dufności nie traćcie, a wszystko się na dobre obróci. – Jakże to było? – Jak? Poszlim spać zaruteńko z wieczora, bo gazu nie było w lampce, a i drew brakowało na opał. Wiało już ci silnie, aż chałupa trzeszczała, ale się nic nie bojałam, bo nie takie wichry przetrzymała. Nie spałam zrazu, tak cugi przez izbę wiały, ale musiałam potem zadrzemać. Aż tu naraz, kiej nie huknie, kiej się nie zatrzęsie, kiej coś i rypnie w ściany, Jezus! Myślałam, że wszystek świat się przewala. Skoczyłam z łóżka i ledwiem co dzieci zgarnęła w naręcze, a tu już wszystko trzeszczy, łamie się, na głowę leci. Ledwiem co do sieni zdążyła i chałupa się za mną zapadła. Jeszcze mi myśli nie zabrała, kiedy i komin obalił się z hukiem. Na dworze zaś tak wiało, że na nogach trudno było ustoić i wiatr roznosił poszycie. A tu noc, do wsi kawał drogi, wszyscy śpią i ani sposób by krzyki posłyszeli. Do dołu ziemniaczanego wciągnęłam się z dziećmi i tak do świtania przesiedzielim. Opatrzność boska czuwała nad wami, czyjaż to krowa przytrześni. A dyć moja to moja żywicielka jedyna. Mleczna będzie, grzbiet jak belka kłęby wysokie. Cielna? Lada dzień powinna się ocielić. Przyprowadźcie ją do mojej obory, zmieści się, do trawy może tam postać, ale gdzie wy się podziejecie? Mówię, gdzie? Naraz pies jakiś zaczął szczekać i na ludzi rzucać się za jadle, a kiedy go odegnali w progu usiadł i przeraźliwie zawył. Wściekł się, czy co? Czyj to? Pytał ksiądz, chroniąc się z za zababy. Być to kruczek nasz juści, żal mu szkody, czujący piesek, jąkał bylica, idąc go pocieszyć. A ksiądz pochwalił Boga na pożegnanie, skinął na sikorzynę, by szła za nim i wyciągnąwszy obie ręce do kobiet, cisnął się je całować. Odchodził z wolna. Widzieli, że długo z nią na drodze o czymś rozprawiał. Naród zaś Babski ugwarzywszy się z dziepko i nałużalawszy nad pokrzywdzoną, jął się rozchodzić dość śpiesznie, przypominając sobie znagła o śniadaniach i pilnych robotach. Przy rumowisku ostała jeno sama rodzina i właśnie medytowali, jakby tu co nie bądź wydobyć z zawalonej izby, gdy powróciła zadyszana sikorzyna. A to do mnie się przenieście na drugą stronę. Kajro cho dzieci nauczał. Juści komina braknie, ale wstawicie cyganek i waju wystarczy, rzekła prędko. Moiście, a czymże to wama za komorne zapłacę? Niech was oto głowa nie boli znajdziecie jaki grosz zapłacicie, a nie to przy robocie jakiej pomożecie, albo prosto i za Bóg zapłać siećcie. Pustką przecież ta izba stoi. Z duszy serca proszę, a ksiądz ten papierek wama przysłał na pierwsze wspomożenie. Rozwinęła jej przed oczyma trzy ruble. Niech mu Bóg da zdrowie. Wykrzyknęła Weronka, całując ten papierek. Poczciwy, że drugiego nie naleźć, dodała Hanka. Krowie na o oborze też będzie niezgorzej juści, stary powiedział. I zaraz zaczęły się przenosiny. Chałupa Sikorów stała tuż przy dróżce na skręcie do wsi. Może o jakie dwa stajania od stachów. Zaraz też jeli tam przenosić pozostałą chudobę i co się jeno poradziło na prędce wydostać spod rumowisk ze statków i pościeli. Hanka aż parobka swojego przyzwała do pomocy. A w końcu i rocho nadszedł, raźno zabierając się do pomagania, że nim przedzwonili południe, Weronka już była osiedlona na nowym pomieszkaniu. Komornica teraz jestem, dziadówka prawie. Cztery kąty i piec piąty, ani obrazu nawet ni jednej całej miski, wyrzekała gorzko, rozglądając się. Obraz ci jaki przyniesę, a i statków. Co ino najdę zbędnych. Stacho wrócą i chałupę przy ludzkiej pomocy rychło podźwigną, że nie ostaniesz tak długo, uspokajała ją Hanka poczciwie. A kaj to, ojciec, chciała go zabrać do siebie. Stary ostał przy rumowiskach, w progu a no siedział, opatrując bok pieskowi. Zbierajcie się ze mną. U Weronki na nowym ciasno, a u nas przecież znajdzie się lawa skąd jakiś. Nie pójdę, Hanuś już ci ostanę, urodziłeś się tutaj, to i zamrę. Co się go naprosiła, co mu się naprzekładała, nie chciał i nie. Wsieni se legowisko, wyszykuje, Juści, a jeśli każesz, to do waju jeść przyjdę, dzieci ci za to przypilnuję, Juści, pieska i no zabierz. Bok mu skaleczyło, już ci stróżować ci będzie. Czujny wielce. Zwalą się ściany i jeszcze was przygniecie, prosiła przekładając. I dłużej przetrzymają, jeśli człowiek nie jeden. Pieska weź. Nie nalegała już więcej, skoro nie chciał. Poprawdzie i u niej było ciasno, a ze starym nowy kłopot by był. Przykazała Pietrkowi wziąć kruczka na postronek i do chałupy prowadzić. Stanie za burka, którym gdzieś ik uciekł. Nie zguła dopiero, krzyknęła niecierpliwie, gdyż Pietrek nie mógł dać rady psu. Głupi, gryzł tu będzie, tam źreć co dnia dostaniesz, juści, a w cieple się wyleżysz. Kruczek, napominał go stary, pomagając brać na sznurek. Pobiegła przodem, bych jeszcze na odchodnym zajrzeć do siostry. Zdziwiła się, zastawszy w izbie kilka kobiet i weronkę znowu i rozpłakaną. A czym to sobie u was zasłużyłam na tyle dobrości, czym? biadoliła. Niewiela możem, wszęda bieda, ale co przynieślim, bierzcie, bo ze szczerego serca dajem, przemówiła kłębowa, wtykając jej w garść spory węzełek. Takie nieszczęście was spotkało. Nie z kamienia przeciech naród i każdy z biedą się zna, i przez chłopa jesteście jak drugie. To w taką porę waju ciężej niżli naszym. I bażej was pan Jezus doświadcza, powiadały wraz składając przed nią węzełki, bo ano społecznie się zmówiły i naniesły jej co ino, która mogła. To grochu, to krób jęczmiennych, to mąki. Ludzie kochane gospodynie, matki rodzone, szlochała żywliwie, obłapiając się z nimi tak gorąco, aż się wszystkie popłakały. Są jeszcze dobre na świecie są, pomyślała Hanka z rozczuleniem. A tu i organiścina wtaczała się we drzwi, bochen chleba dźwigając pod pachą i kawał słoniny w papierze. Hanka, nie czekając już na jej przemowę, że to południe akurat nie przedzwaniali, śpiesznie poleciała do chałupy. Jasno było na świecie. Słońce się nie pokazywało, ale mimo to dzień posiewał dziwnie przesłonecznioną widność. Niebo wisiało wysoko, niby ta modrawa płachta z rzadka jeno pozarzucana białymi chustami strzępiastych chmur. Dołem zaś role rozlewały się w rostocznie objętą, widną, kiej na dłoni pozieleniało miejscami, a gdzie płową od rżyski ugorów, strugami wód błyskającą, jakby tymi szybami. Skowronki wyśpiewywały rozgłośnie, a z pól, od borów, z niebieskawych dali całym światem płynęło rzeźwe, wiośniane powietrze – Przejęte ciepłą wilgocią i miodnym zapachem topolowych pąków. A po drogach wsi roiło się od ludzi. Ściągali w opłotki gałęzie i drzewa przez wichurę wyłamane. W powietrzu zaś było tak cicho, że drzewiny jakby obwiane jeno puchem pierwszej zieleni pąków ledwie się poruchiwały. Nieprzeliczona chmara wróbli kotłowała się przy kościele, że czarno było jakby od sadzy na klonach i lipach rozłożystych, aż wrzask i ogłuszający świergot rozchodził się na całą wieś. Zaś nad wygładzonym, lśniącym stawem krzyczały gęsiory, stróżujące gęsiąt i klepały ostro kijanki, gdyż prano w wielu naraz miejscach. A wszędzie był rajwach, pośpieszna robota, przekrzyki między chałupami, chmary dzieciaków i czerwieniejących posadach kobiet. Sienie i izby stały na przestrzał wywarte. Po płotach suszyli przeprane dopiero co szmaty, wietrzeli po sadach pościele, ściany bielono tu i owdzie. Psy wojne czyniły ze świniami bobrującymi po rowach, a znowu krowy wynosiły rogate łby z zaogrodzeń, porykując tęskliwie. Niejeden też wóz wyjechał do miasteczka po świąteczne zakupy. A zaraz z południa nadjechał długim wasągiem stary handlarz Jutka ze swoją żydowicą i bachorem. Jeździli od chałupy do chałupy, przeprowadzani przez pieski silnie docierające, a mało skąd Jutka wychodził z pustymi rękoma, bo nie był okpis jak karczmarz albo i drugie, płacił niezgorzej, a nawet jak komu na przednowku było potsza, to na niewielki procent wygodził. Mądry był żyd. Znał wszystkich we wsi i wiedział, jak do kogo przemówić. To i raz po raz ciągał na wóz ciołka albo zboża jakiego ćwiartkę wynosił, a żydowica osobno na swoją rękę handlowała znosząc jajka, koguty, to jakąś wypierzoną kokoszkę, albo i tego płótna pół sztuczek. Że to głównie na zmianę wycyganiła za owe fryski, a wstążki, a tasiemki, a szpilki, i cały ów kram do przystrajania, na którym babski gatunek zawsze łakomy, a co w wielgachnym pudle nosiła z sobą, kusząc nim co łakomsze. Zajeżdżały właśnie przed Borynów dom, gdy Józka przypadła z piskiem. – Hanuś, kupcie czerwonej tasiemki, a i tej Brezylii do jajek podszafarbowania farbowania, nic ci też zabrakło – prosiła skamląc Hanki. Jutro pojedziesz do miasta, to nakupisz co potrza. A, nawet w mieście tanie i tak nie ocyganią upewniała. Rada też jeździć, że już bez nakazu wyleciała do handlarzy, krzycząc, iż niczego im nie potrza i nic nie przedadzą. A spędź kury, by się jaka do żydowskiego woza nie zaprzęgła! krzyknęła za nią Hanka, wyglądając przed dom. Tereska żołnierka skręcała właśnie w opłotki, jakby uciekając przed Żydowicą, która za nią coś ich wykrzykiwała. Wpadła do izby, słowa nie mogąc przemówić, a jąkając się jano i czerwieniejąc okrutnie, a tak jakoś strapiona, że aż łzy zasiwiły się u jej rzęs długich. Co wam, Teresko? spytała wielce rozciekawiona, a bo te. Oszukańce dają mi tylko piętnaście złotych, a wełniak całkiem nowy. Tak mi potrzeba pieniędzy, że dziw się nie skręcę. Pokażcie. A drogi? Łakoma była na przyodziewa. Choćby ze trzydzieści złotych. Wełniak nowiutki, ma całe siedem łokci pół piędzi. Z samej czystej wełny wyszło na niego więcej niżli cztery funty. Farbieżowi też płaciłam. Rozwinęła go na izbie, że zabłysnął i zamigotał kiej tęcza i grał farbami, aż oczy trzeba było mrużyć. Śliczności nie wełniak. Wielka szkoda, ale cóż, sama potrzebuje grosza na święta. Nie możecie to poczekać do przewodów? Ale kiej mi choćby w tej godzinie potrzeba? Zwijała prędko wełniak, odwracając twarz jakby zawstydzona. Może wójtowa kupi, łatwiej u nich ogroż. Wzięła go raz jeszcze oglądać, a do boku przymierzać i z westchnieniem żalu oddała. Swojemu chcesz posłać pieniędzy do wojska? Juści, pisał. Skamle, że mu bieda. Ostajcie z Bogiem. I prawie pędem wybiegła z chałupy, a Jagustynka, rozcierając w cerbatce ziemniaki lamaciory, Zaczęła się śmiać na całe gardło. — Przyparliście ją, że dziwkiecki nie zgubiła z pośpiechu pieniędzy jej potszala Mateusza, nie la chłopa. — To one się tak znają? — zdumiała się wielce. — Cie, jakbyście w lesie siedzieli. Skądże to mam wiedzieć? A dyć Tereska co tydzień lata do Mateusza, jak piezdni całe waruje pod kryminałem i zanosi mu co ino może. Bójcie się Boga. Nie ma to swojego chłopa? No wiadomo, ale tamten we wojsku daleko i nie wiada, czy wróci, jak obiecie samej cni. Mateusz zaś był blisko na podorędziu i chłopkiej i smok. Cóż to ma sobie żałować? Przyszedł na myśl antek z jagną. Głęboko się zamedytowała. A jak Mateusza w zieni, skompaniła się z jego siostrą, z natką. Nawet siedzi w ich chałupie i razem już do miasta latają. Nastka niby to do brata, a głównie by Szymkowi dominikowej się przypominać. Że to wy wiecie o wszystkim, no, no! Na oczach głupie szyćko robią, to przejrzeć łacno. Wełniak przedaje ostatni, by Mateuszowi święta sprawić, szydziła złośliwie. No, no, co się to nie wyrabia z ludźmi, i mnie by trzeba jechać do antka. Tyli świat drogi w waszym stanie, jeszcze się pochorujecie. Nie może to Juska, albo kto drugi. Ledwie się wstrzymałaby, jagny nie wymienić sama pójdę da Bóg że mi się nic nie stanie rocho mówili że we święta będą puszczali do niego pojadę ale trzeba by już te boczki poprzekładać na drugą stronę trzeci dzień słonieją już ci że nie zawadzi zaraz tam pójdę i poszła ale jeszcze rychlej wróciła zmieszana jakoś oznajmiając że mięsa z połowy brakuje Porwała się do komory Hanka, poleciała za nią Juska i stanęły wystraszone nad Cebrzykiem, deliberując, kaj się mogło podziać. To nie psia robota, wyraźnie znać odkrojenie nożem. Złodziej obcy też nie przyszedł po parę funtów. To gusina sprawka, zawyrokowała Hanka, rzucając się za jadle do izby. Ale Jagny nie było, jeno stary leżał jak zawsze z wytrzeszczonymi ślepiami. Dopiero Józce się przypomniało, jako Jaguś wychodząc rano z domu, coś ich kryła pod zapaską. Ale myślała, iż to jakiś stroik, którym sobie szykowała na święta wespół z Balcerkówną. Do matki wyniesła. Komu smakuje, nie pyta czyje. Ale na te słowa Jagustynki Hanka zakrzyczała w złości. Józka! – Dawaj, Pietrka, trzeba te resztę przenieść do mojej komory. W mig też przenieśli. Chciała przy tej okazji beczki ze zbożem przetoczyć na swoją stronę, by w nich swobodnie przeszukać, ale poniechała. Za wiele ich było i mogliby o tym donieść kowalowi. I już całe popołudnie, jak pies warowała na jagnę i gdy ta nadeszła o zmierzchu, wsiadła zaraz na nią z góry o mięso. A zjadłam, tak moje, jak i wasze, to urznęłam kawał, zjadłam, odpowiedziała hardo i mimo, że już prawie cały wieczór Hanka nie dawała jej spokoju dunderując za wzięcie, nie odezwała się więcej ani słowa. jakby z rozmysłem drażniąc. Nawet przyszła na kolację, jakby nigdy nic i z uśmiechem w oczy jej poglądała. Hanka dziw się nie wściekła ze złości. Że to jej przemoc nie poradziła. Przez to już cały wieczór dopiekała wszystkim o byle co spać nawet wcześniej wyganiając, że to jutro wielki czwartek i trzeba się będzie brać do porządków. I sama też legła rychlej niż li zazwyczaj, ale długo w noc nie zasnęła i posłyszawszy zajadłe naszczekiwania piesków, wyjrzała na dwór. U Jagny jeszcze się świeciło. Późno Gazu szkoda, za darmo go nie dają, warknęła w sieni. Palcie i wy, choćby całą noc, odpowiedziała jej przez drzwi. Tak się znowu zeźliła, że dopiero po pierwszych kurach zadrzemała. A wczesnym rankiem, na samym świtaniu Józka, choć śpioch był największy, pierwsza się zerwała z łóżka, przypominając jazdę po zakupy i biegnąc budzić chłopaków, żeby konie szykowali. A nawet potem hardo się postawiła, kiej Hanka przykazała Pietrkowi założyć do wozu gniadą. Ja w deskach i ślepą kobyłą nie pojadę, wrzeszczała z płaczem. Cóżem to, dziadówka, aby mnie w gnojnicach wozili? Wiedzą przeciech w mieście, czy jam córka. Ojciec by nigdy na to nie pozwolili. Narobiła tyle piekła, że postawiła na swoim i wyjechała bryką i parą koni, z parobkiem na przednim siedzeniu, jak to gospodynie zazwyczaj jeździły. A czerwonego kup, a złocistego, i jakie ino będą papiery, wołał za nią Witek z ogródka, gdzie już równo ze świtaniem rozbijał na zagonikach pecyny i spulchniał ziemię, gdyż Hanka jeszcze dzisiaj zamierzała tam posiać rozsadę. A gdy gospodyni dłużej się nie pokazywała z chałupy, Leciał na drogę i z drugimi chłopakami grzechotał pod płotami, że to od rana dzwony umilkły, jak to było we zwyczaju w każdy wielki czwartek. Pogoda się ustalała podobna wczorajszej. Smutnie jeno było jakoś na świecie, jakby ciszej. W nocy przyszedł ziomb, To ranek podnosił się osiwiały rosami, przemglony a chłodny że już na dużym dniu, a jeszcze świegotały jaskółki na dachach pokulone i rozgłośniej krzyczały gęsi wypędzone nad staw. Ale wieś, skoro jeno rozedniało, wstała od razu na równe nogi. Jeszcze do śniadań było daleko, a już powstał rwetes i krętanina. Dzieci zaś, wypędzane z chałup, by nie przeszkadzały, nosiły się po drogach, grzechocąc, a klekątając w kołatki. Nawet mało która poszła na sze, Odprawiającą się dzisiaj bez grania i dzwonienia. Szła już bowiem ostatnia pora, by się zbierać do porządków świątecznych, a głównie do wypieku chlebów i zaczyniania na placki, a owe wymyślne kukiełki. Toteż prawie w każdej chałupie okna i drzwi stały szczelnie poprzywierane, by ciast nie zaziębić. Buzowały się ognia, a z kominów biły dymy w pochmurzone niebo. Po oborach zaś. Ryczały inwentarze, żłoby ogryzając z głodu, świnie pyskały w ogródkach, drób się wałęsał po drogach, a dzieci robiły co chciały, załby się wodząc i po drzewach łażąc za wronimi gniazdami, gdyż nie było komu przeszkodzić, bo wszystkie kobiety tak się zajęły rozczynianiem i toczeniem bochenków, otulaniem w pierzyny dzież i niecek z ciastem, wsadzaniem do piecu, że jakby o całym świecie zapomniały. Tym się jedynie frasując, by zakalec nie wlazł do placka albo się nie spaliły. A wszędzie szło to samo: u młynarza, u organistów, na plebanii, u gospodarzy czy komorników, bo żeby najbiedniejszy, choćby na burg, albo za tę ostatnią ćwiartkę, a musiał sobie narządzić jakie takie święcone, żeby chociaż raz w rok, na Wielkanoc, podjeść se do mięsiwa i onych smakowitych różności. Że zaś nie wszędzie mieli szabaśniki do wypieku, to w sadach między chałupami gęsto krążyły dziełuchy z naręczami szczap, a niekiedy ukazywały się nad stawem kobiety umęczone, rozbabrane i kieby na procesji w owe feretrony ostrożnie dźwigające wielgachne stolnice i niecki pełne placków ponakrywanych poduszkami. Nawet w kościele szła robota. A robek księży zwoził z lasu świerczaki, a organista we współ z Rochem i ambrożem, ją przystrajać grup pana Jezusowe. A nazajutrz, w piątek, robota się jeszcze wzmogła tak bardzo, że nawet mało kto dojrzał organistowego Jasia, który z klas na święta przyjechał i spacerował po wsi, w okna jeno zaglądając, gdyż ani sposobu zajrzeć było do kogo, ani z kim pogadać. Jakże. Ani wleść do której chałupy, bo wszędzie przejścia i nawet sady stały zawalone szafami, łóżkami, a sprzętem przeróżnym, że to izby bielili dzisiaj na gwałt, szorowali podłogi, a przed domami myli do czysta obrazy powystawiane pod ściany. Wszędzie zaś taki gwałt panował i kręta nina, że w dyrdy biegali, poganiając się jeszcze do pośpiechu i wrzawę czyniąc coraz większą. Dzieci nawet pędząc do zgarnywania błota w obejściach i wysypywania żółtym piaskiem opłotków. A że wedle starego obyczaju od piątku rana aż do niedzieli nie godziło się jeść ciepłej warzy, więc głodowali z dziebko na chwałę pańską, poprzestając na suchym chlebie i ziemniakach pieczonych. Jości przez te dni tak usieńko kaj indziej działo się i u Borynów, Tyle jedno różnie, że więcej było rąk, i z groszem skrzybot mniejszy, to i rychlej pokończyli przygotowania. W piątek, już o samym zmierzchu, Hanka Wespół z Pietrkiem skończyła bielenie izb i chałupy, więc zaczęła się śpiesznie myć i przyogarniać do kościoła, bo już szły drugie kobiety za złożenie do grobu ciała Jezusowego. Na kominie Huczał duży ogień i w grapie, którą dwojgu ciężko było podjąć, gotowała się cała świńska noga. Na prędce, wczoraj przywędzona, w mniejszym zaś saganie, kiełbasy parkotały, że po izbie chodziły takie wiercące w nozdrzach smaki, aż Witek strugający cosik w pośród dzieci raz po raz nosem pociągał i wzdychał. A pod kominem w samym świetle ognia siedziały zgodnie Jagna z Juską. Zajęte pilnie kraszeniem jajek, a każda swoje z osobna chroniła i kryjomo, aby się barzej wysadzić. Jagusia najpierw myła swoje w ciepłej wodzie i wytarte do sucha dopiero znaczyła w różności roztopionym woskiem, a potem wpuszczała we wrzątek bełkocący we trzech garnuszkach, w których je kolejno zanurzała. Żmudna była robota, bo wosk miejscami nie chciał trzymać, albo jajka w rękach się gnietły. Lub pękały przygotowaniu, ale w końcu naczyniły ich przeszło półkopy, i nóż dopiero okazywać sobie i przechwalać się piękniej kraszonymi. Kaj się ta było już mierzyć z Jagusią. Pokazywała swoje w piórkach żytnich i cebulowych gotowane, żółciuchne, białymi figlasami ukraszone, i tak galante jak mało która by potrafiła ale ujrzawszy usinę, gębę ozwarła z podziwu i markotność ją chyciła. Jakże, to aż mieniło się w oczach. Czerwone były, żółte, fiołkowe, jak lnowe kwiatuszki niebieskie, a widać było na nich takie rzeczy, że prosto nie do uwierzenia. Koguty piejące na płocie, gąski na drugim syczały na maciory uwalone w błocie, gdzie znów sta do gołębi białych nad polami czerwonymi, a na inszych wzory takiej cudenka jakiej na szybach, gdy mróz je lodem potrzęsie. Dziwowali się temu oglądając raz po raz, a kiej Hanka powróciła z jagustynką z kościoła, też wzięła patrzeć, ale nic nie rzekła. Jeno stara przejrzawszy wszystkie, szepnęła w zdumieniu. Skąd się to bierze u ciebie? No, no. Skąd? A samo tak z głowy pod palce przychodzi. Uradowana była. Dobrodziejowi by parę zanieść. Święcił jutro będzie, to mu podam. Może weźmie. Takie śliczności, że dobrodziej nie widzieli. Zdziwują się wielce, mruknęła urągliwie Hanka, gdy jagna poszła na swoją stronę, bo już późno było. Na wsi też długo w nocy siedzieli tego wieczora. Chmurno było na świecie i ciemno choć spokojnie. Młynie no turkotał zawzięcia, a po chałupach prawie do północka świeciło się w oknach, że kładły się światła na drogach, a kaj śnieka, aż na stawie się trzęsły wraz z wodą. Majstrowali jano świąteczne przyodziewy i kończyli jeszcze roboty. Sobota zaś przyszła całkiem ciepła i mgłami rzadkimi otulona, ale tak jakoś weselnie było na świecie, że naród, chociaż po ciężkiej pracy wczorajszej, żwawo się podnosił do nowych utrudzeń i turbacji. A przed kościołem wnet się zatrzęsło od przekrzyków i biegów, bo jak to było we zwyczaju odwiecznym, w każdą wielką sobotę zebrali się zaraz rankiem chować żur i grzebać śledzia, jako tych najgorszych trapicieli przez Wielki Post. Nie było parobków, ni starszych, to zmówiły się na to same chłopaki, jeno z Jaśkiem przewrotnym na czele. Porwali gdzieś ich wielki garnek z żurem, do którego jeszcze dołożyli różnych paskudności. Witek dał się namówić i poniósł garnek na plecach w siatce od serów. Drugi zaś chłopak w pobok po bok na postronku śledzia, wystruganego z drzewa. Żur ze śledziem szły w parze przodem, a za nimi całą churmą reszta, chocząc, kołatając, a wrzeszcząc, co ino gardzieli starczyło. Jasiek wiódł wszystkich, bo chociaż głupawy był i niemrawa, ale do psich figlów głowę miał i sprawność. Obeszli w procesji i cały staw i koło kościoła skręcali już na topolową drogę, kaj się to miał odbyć pochowek, gdy wtem Jasiek walnął łopatą w garnek, że rozleciał się w kawałki a żur z onymi różnościami polał się po Witku. Uciecha zapanowała, że aż przysiadli na drodze, ale Witek się zeźlił i prosto z gołymi rękoma rzucił się na Jaśka. Pobił się i z drugimi, aż wyrwawszy się poleciał z rykiem do chałupy. Dołożyła mu jeszcze hanka od siebie za zniszczony całkiem spencerek i w las pognała po borowinowe gałązki i wąsy zajęcze. Jeszcze się z niego ześmiał Pietrek, a i Józka nie pożałowała, pilnie wysypując szerokie opłotki aż do drogi piaskiem przywiezionym spod cmentarza, bo tam był najżółciejszy. Wysypała też cały zajazd przed gankiem i ścieżka pod okapem, żeby jakby opasała chałupę w żółtą wstęgę. A w borynowej izbie już się wzięli szykować święcone. Izba była wymyta i piaskiem wysypana, okna czyste i ściany, a obrazy omiecione z pajęczyn, Jagusina zaś łóżko pięknie chustką przykryte. Hanka z Jagusią i Dominikową, choć nie mówiły prawie z sobą, ustawiły pod szczytowym oknem w podle borynowego łóżka duży stół, nakryty cieniuśką białą płachtą, której wręby oblepiła Jagusia szerokim pasem czerwonych wystrzyganek. Na środku, z kraja od okna postawili wysoką pasyjkę, przybraną papierowymi kwiatami, a przed nią na wywróconej donicy baranka z masła, tak zmyślnie przez jagnę uczynionego, że kiej żywy się widział. Oczy miał z ziarn różańcowych wlepione, a ogon, uszy, kopytka i chorągiewkę z czerwonej postrzępionej wełny. Dopiero zaś pierwszym kołem legły chleby pytlowe i kołacze pszenne z masłem zagniatane i na mleku. Po nich następowały placki żółciuchne a rodzynkami, kiedy tymi gwoździami gęsto ponabijane. Były i mniejsze, juzine i dzieci były i takie specjały z serem i drugie jajeczne cukrem posypane i tym maczkiem słodziutkim, a na ostatku postawili wielką michę ze zwojem kiełbas. Ubranych jajkami obłupanymi, a na brytwance całą świńską nogę i galanty karwa z głowizny. Wszystko zaś poubierane jajkami kraszonymi, czekając jeszcze na witka, by ponatykać zielonej borowiny i tymi zajęczymi wąsami opleść stół cały. A tyle, co skończyły, sąsiadki jeły zwolna wolna znosić swoje na miskach, niecułkach, a donicach i ustawiać się na ławie po bok stołu gdyż ino w kilku chałupach, co przedniejszych gospodarzy, zbierać się ze święconym ksiądz nakazywał, że mu to czasu brakowało chodzić po wszystkich. Lipce miał najbliżej, to święcił na ostatku, nieraz już o samym zmierzchu. Porozchodziły się bez dłuższej pogwary, by zdążyć jeszcze do kościoła na uroczystość poświęcenia ognia i wody, zalewając przedtem ogniska w chałupach, by je znowu rozniecić tym młodym poświęconym ogniem. Poleciała na to i Józka, zabrawszy dzieci z sobą. Ale siedzieli dość długo, bo dopiero w samo południe powracały kobiety, ostrożnie przysłaniając i chroniąc świece zapalone w kościele. Juska przyniosła wody, całą flaszkę i ogień, którym zaraz Hanka rozpaliła drwa przygotowane i pierwsza też wody poświęconej popiła, dając kolejnie wszystkim. Od chorób gardzieli ponostrzegła, a potem skropiła nią inwentarz i drzewiny rodne w sadzie, że to się przyczyniało do urodzajów i dawało bydlątkom letkie lągi. A później, widząc, że nijak na ni Kowalowa nie pomyślały o starym, umyła go w ciepłej wodzie, przeczesała jego skołtunione włosy i przewlekła mu koszulę i pościele. Boryna dozwalał z sobą robić wszystko, nie poruszywszy się ani razu leżał jak zawsze wpatrzony przed siebie i martwy jak zawsze zaraz południa zrobiło się na wsi jakby święto jeszcze tu i ówdzie doganiali grubszej roboty ale już głównie zajęli się przeodziewkiem świątecznym czesaniem, myciem i szarowaniem dzieci że nie z jednej chałupy wycierały się krzyki obronne i wypatrywali niecierpliwie księdza który przyjechał ze dworów dopiero przed zmrokiem i zaraz zjawił się na wsi w komrze ubrany. Michał, organistowy, niósł za nim miednik z wodą święconą i kropidło. Hanka wyszła go przyjmować aż na drogę. Spieszył się, wpadł prędko do chałupy, odmówił modlitwę, pokropił dary Boże i zajrzał w siną, obrosłą twarz borynową. — Bez zmiany, co? — A już ci! Rana się prawie zagoiła, a im nic nie lepiej. Zarzuł tabaki, powlókł oczyma pokupujących się przy progu i w sieniach. Gdzie to ten chłopiec, który mi sprzedał bociana? Józka wypchnęła spod komina na środek zawstydzonego witka. Naś ci dziesiątkę, udał ci się. Tak kury goni z ogrodu, że ni jedna nie zostaje. A jutro które do mężów idą? Spółwsi się wybiera. To dobrze, byle tylko zgodnie i cicho, a na rezurekcję przychodzić o dziesiątej zacznę. Mówię o dziesiątej. A śpijcie w kościele, to Ambrożemu każe wyprowadzić, dodał groźnie, wychodząc powoli. Ruszyli z nim całą gromadą, odprowadzając do młynarzów. A Witek, pokazując jużce miedzianą dziesiątkę, szepnął ze złością. — Niedługo będzie mój bociek, księże kury płoszył. — Nie. Rozbiegli się we dwie strony, bo gospodyni wracała na ganek. Ściemniało się zwolna, zmierzch cichuśko sypał się na ziemię, zatapiając sady, domy i pola okulne w modrawym, ledwie przejrzanym mącie. Bielały kajś, nie kaj, nie ściany z przypadłych do ziemi chałup i trzęsły się w sadów zapalone światła. Górą zaś na niebie jasnym wyżynał się blady sierp młodego miesiąca. Świąteczną cichością osnuła się wieś i mrokiem, w kościele wyniesionym nad chałupami zagorzały wszystkie okna i z otwartych wielkich drzwi biła szeroka smuga światłości. Wkrótce zaturkotały pierwsze wozy, zajeżdżając przed cmentarz i ludzie z dalszych wsi nadchodzić poczęli gromadami z chałup lipieckich, też raz po raz wychodzono do kościoła, bo często z wywieranych drzwi padała w noc struga światła, topiąc się w omroczałym stawie. I tupoty, a przeciszone pogwary rowiły się w ciepłym i omglonym powietrzu. Pozdrawiali się na drogach, nie dojrzawszy w nosy, i niby ta rzeka, wzbierająca zwolna, a bezustannie ciągnęli na rezurekcję. U Borynów na gospodarstwie do pilnowania ostawały ino psy, stary bylica i witek, który pilnie majstrował wespół z Maćkiem Kłębowym Kogutka, co to z nim mieli pójść po dyngusie. Hanka wyprawiła najpierw Józkę z dziećmi i parobka. Sama później miała nadejść. Ubrana już była, ale ociągała się z wyjściem, jakby na coś oczekując, że wciąż wystawała w ganku i stróżowała na drodze. Dopiero gdy Jagna poszła z Kowalową i dosłyszała Kowala idącego z wójtem ku kościołowi, wróciła do izby, przykazując cosik po cichu staremu. Stanął na straży w opłotkach, a ona wsunęła się na palcach do ojcowej komory. Po dobrej półgodzinie wyszła stamtąd, coś pilnie zapinając stanik. Oczy jej gorzały i ręce się trzęsły. Nagadała czego nikt to nie pojął i poszła na rezurekcję.